mógł ukraść korek od paliwa i wyciągnąć z niego zamek i na zasadzie tego, jak są w środku ułożone zapadki i mógł w ten sposób z, przykładowo, surowego klucza jak ten, tak go spiłować, aby pasował do tego samochodu. Witam Państwa na kanale Miejsce Zbrodni i dzisiaj znajdujemy się koło hotelu Victoria, jednak nie o hotelu dzisiaj będzie mowa, a bardziej o takiej miejscówce, gdzie najczęściej kradli samochody złodzieje samochodowi. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam tak co nieco o tym, jak wyglądał proceder kradzieży samochodów, kogo okradano, w jaki sposób okradano, aczkolwiek pewnie i tak wszystkich metod Wam tutaj nie przedstawię, ale właśnie nie na darmo znajdujemy się w tym miejscu, ponieważ było to był taki punkt, gdzie najczęściej właśnie kradziono samochody bogatym Niemcom. I dzisiaj właśnie o złodziejach samochodów Wam opowiem. Zapraszam. Złodzieje samochodowi w latach 90. byli naprawdę plagą, jeśli mówimy o stołecznych uliczkach. O hotelu Victoria za chwilę. Ja tak najpierw muszę Wam powiedzieć jakby o ich działalności. Złodzieje samochodowi, jak mówiłem, byli plagą w latach 90. W tamtym okresie kradziono około 72 tysiąca samochodów rocznie. Gdzie dzisiaj mamy tych kradzieży około 6-7 tysięcy? Co daje nam to, że mniej więcej dziennie kradziono tyle samochodów, ile teraz wychodzi w statystyce rocznej. Złodzieje samochodowi byli naprawdę dosyć, można powiedzieć, kreatywni w tym, jak kradli. Od obserwacji po już wejście w posiadanie pojazdu, najczęściej jakiegoś bogatego Niemca. Metod kradzieży było kilka, o których Wam za chwilę opowiem. Jednak warto powiedzieć, że złodzieje samochodowi to był taki początek kariery wielu znanych nam później gangsterów. Zaczynali właśnie od kradzieży samochodów, a potem był to taki, można powiedzieć, krok do tego, że oni mogli piąć się po ścieżce gangsterskiej kariery. I właśnie za chwilę powiem Wam o metodach, jak kradli samochody i w jaki sposób się to wszystko odbywało. Złodziei samochodowych mało co interesowali polscy właściciele samochodów, co bardziej interesowali ich tak zwani bojkowie, czyli byli to zagraniczni, często turyści niemieckiego pochodzenia, którzy mieli w posiadaniu takie dość ekskluzywne marki. Polak miał to do siebie, że szczytem, no nie ukrywajmy, szczytem motoryzacyjnych marzeń był Fiat 126P, Fiat 125P, no dobra, powiedzmy jeszcze Polonez zwany trapezem, ale to nie były takie pieniądze z kradzieży takiego samochodu, jakich by sobie złodzieje samochodowi życzyli. Mianowicie właśnie w takich miejscach jak to, czyli Hotel Victoria, gdzie przyjeżdżali różnej maści dygnitarze, politycy, ambasadorowie, no przyjeżdżali tutaj do Polski właśnie ekskluzywnymi samochodami. Nie na darmo mówi się, przyjeżdżaj do Polski, twój samochód już tutaj jest. Właśnie wzięło się powiedzenie właśnie od tego, że często to Niemcy byli ofiarami polskich złodziei samochodowych. Jednak jak wyglądały metody kradzieży. Metod było kilka. Jeżeli mówimy o takim niemieckim turyście, który, gdzie chciano jakoś tak przeprowadzić po nitce do kłębka cały proces kradzieży, no to był on dość długi. Często złodzieje samochodowi ustawiali się na wylotówce
tutaj powiem na przykładzie Warszawy, gdzie widzieli wjeżdżające samochody, a oni sobie stali i tak jakby czatowali, że co ekskluzywniejszy samochód, aby móc no, wyłapać ten najsmaczniejszy kąsek. Więc złodzieje, widząc jakiś taki ekskluzywny samochód, wsiadali do swojego pojazdu i śledzili właśnie tego najczęściej niemieckiego turystę, gdzie on tym samochodem jedzie. Obserwacja trwała dość długo, ponieważ często kradziono pod osłoną nocy z warszawskich parkingów, właśnie takich miejsc jak to. Była metoda na grata, o której zaraz wam opowiem, bo mam tutaj takie nawet rekwizyty, aby wam pokazać, jak to wyglądało, jak i z metodą na wlewak, ale to też za chwilę wam powiem. Były metody również takie dosyć brutalne, ale tym nie zajmowali się, powiedzmy kolokwialnie, wyrafinowani złodzieje samochodowi, ponieważ dochodziło faktycznie do takich sytuacji, jak na przysłowiową stłuczkę, że na przykład, no nie wiem, gdzieś tam uderzano w ten samochód, gdzieś tam wychodził ten właściciel, a złodzieje szybko wsiadali do tego auta, jeden zostawał w tym samochodzie złodziei i dwa samochody szły za pas do najczęściej jakiejś dziupli, gdzie paser zamówił taki pojazd, że taki jest mu potrzebny, a potem już go tam rozbierał na klocki Lego. Jak nie było gdzieś tam jakiejś dziupli, no to po prostu te samochody były rozkręcane w jakichś przydrożnych lasach głęboko, gdzie, uwierzcie, rozkręcili co się da na części i po jakimś czasie te samochody po prostu można było zastać. Właściciel mógł zastać ten pojazd, ale już będący tylko szkieletem, który wyglądał jak samochód w fazie produkcji. Była też metoda taka bezczelna, ona była pokazana w filmie Proceder o raperze Tomku Hadzie, gdzie na przykład podjeżdżał samochód do przyszłej ofiary i mówili: proszę pana, coś panu tam z podwozia zwisa. No i też wychodził właśnie taki właściciel samochodu, patrzył się, gdzieś tam oglądał i na tej samej zasadzie wsiadał i szast prast, nie było już samochodu, a właściciel został pozbawiony często dobytku życia. Zadacie też pytanie, czy takie samochody były znajdowane. Owszem, bywało, ale to był jakiś promil, ponieważ złodziei samochodowych już po złapaniu nie czekała jakaś ogromna kara, ponieważ w tamtych czasach była ustawa o krótkotrwałym jakby użyciu pojazdu, czyli i często tak właśnie złodzieje samochodowi no, wyłgiwali się z kary, ponieważ zawsze mówili: proszę pana, ja tego pojazdu wcale nie ukradłem, ja ten pojazd tylko pożyczyłem. I ta kara była zdecydowanie mniejsza. Teraz opowiem wam o dwóch metodach kradzieży, czyli właśnie na wlewak i na grata. To były najczęściej stosowane metody i właśnie wam zaraz o nich opowiem. Mam tutaj właśnie przy sobie trzy rodzaje kluczy. Jeden jest oryginalny, tylko nie od tego pojazdu. Tutaj jesteśmy tak w celach, żeby to wyglądało. To jest kluczyk oryginalny, z tego co pamiętam, od Poloneza Caro. Żeby móc podrobić kluczyk, tutaj jest przykład akurat kluczyka do pierwszego modelu Volkswagen Golf. A tutaj mamy klucz surowy. I złodziej samochodów miał taką ułatwioną sprawę, że była metoda na wlewak. Najczęściej w tamtych czasach w celu jakby zabezpieczenia korka paliwa montowano do środka też zamek, który był bliźniaczo podobny do tego, który znajduje się w stacyjce. I mianowicie mógł ukraść korek od paliwa i wyciągnąć z niego zamek i na zasadzie tego, jak są w środku ułożone zapadki, i mógł w ten sposób z przykładowo surowego klucza jak ten tak go spiłować, aby pasował do tego samochodu. Były też metody takie, że jeżeli nie można było podrobić kluczyka samochodu, to była też metoda na grata. Grat, inaczej łamak, był wykonany ze specjalnego stopu metalu, bodajże tego samego, w jakim wyrabia się
śrubokręty i narzędzia remontowe, to bodajże chromium vanadium się nazywa. Po prostu ten łamak się nie kruszył, ponieważ polegało to na tym, wyobraźcie sobie, że ten klucz jest, że to jest grat, tak, że to jest łamak. To był taki gruby, wyglądający jak klucz przedmiot, taki wyglądał, miał taką końcówkę jak wejścia do śrubokręta mniej więcej, jak macie zmienne końcówki. I przychodził taki złodziej, wkładał do na przykład stacyjki lub zamka do wejścia i ten grat powodował, że po przekręceniu go wyłamywały się wszystkie ząbki, zapadki w samochodzie i bezproblemowo samochód odpalałeś. I tak kradziono właśnie takowe samochody. No w dzisiejszych czasach to nie ma zastosowania, ponieważ samochody jak między innymi ten, to jest głównie elektronika. Dzisiaj nie kradnie się już stricte samochodów, a bardziej to, co jest w środku, czyli na przykład GPS, radia, to już są też wbudowane, więc to nikogo nie interesuje. Kradnie się kamerki samochodowe również, też już można powiedzieć, że właśnie ten spadek kradzieży samochodów jest spowodowany tym, że mamy postęp technologiczny. Dwa, wielu też właścicieli pojazdów montuje po prostu kamery, które monitorują auto 24 na dobę. Zapytacie się też z pewnością, no ale zaraz, były różnego rodzaju zabezpieczenia samochodowe. Pokroju nakładano na kierownicę laseczkę, która unieruchamiała kierownicę i zabezpieczała przy okazji pedał gazu. No i dobra, i były takie jakieś alarmy, immobilizery i tego typu zabezpieczenia. Ja kiedyś robiąc materiał, współpracując przy materiale o złodziejach samochodów, to też opowiadali, że właśnie po co nam było kraść samochód z laseczką, czy takimi zabezpieczeniami, raz, że można było, bo taka laseczka to się gięła w rękach, była tak po prostu, to był taki rodzaj metalu giętki, a dwa, że za dwie uliczki dalej znajdował się ten sam pojazd, bez żadnego immobilizera, żadnych zabezpieczeń, bez laseczki i tego typu cudawianek, że na filmach znacie tą słynną metodę, jak to pokazują, że wyciąga się stacyjkę i się dwoma kabelkami samochód odpala. Owszem, tak było, tylko jak mówiłem, żeby nie poranić sobie rąk, wyrywałeś wyrywałeś kokpit, wyrywałeś stacyjkę, no musiałeś te kable odpowiednio ze sobą złączyć i samochód odpalał, ale to wiązało się z ogromną dewastacją samochodu, co równowartością było tego, że i paser mniej za niego zapłacił. Jednak opowiedziałem wam tak w skrócie mniej więcej, jak wyglądał proceder kradzieży, bo wiąże się też z tym znacznie więcej ciekawostek. Na przykład za sam taki samochód już odwieziony do dziupli złodziej dostawał tak ze 3000 papieru, jak jest samochód jeszcze nieuszkodzony. Jednak trzeba wspomnieć o tym, że złodziej samochodowy nie zarabiał tyle co na skradzionym aucie, co na tym, co w nim znalazł. Jak już wspominałem, przyjeżdżali tutaj przecież obcokrajowcy. Tacy ludzie wychodzili z założenia, że kradzież samochodu w ich kraju to jest praktycznie rzecz niemożliwa albo bardzo trudna. Niemieccy turyści, czyli tak zwani bojkowie, często w samochodach zostawiali różnego rodzaju kosztowności. Czy to w skrytkach, czy zostawiali jakieś torebki. A nawet zdarzało się, że potrafili na przykład znaleźć sztabkę złota, która już tak naprawdę była tyle warta, że zastępowała, jakby ukradł 10 samochodów, no to taka sztabka złota była jak 10 takich włamów. Znajdowano biżuterię, laptopy, telefony i to wszystko szło na czarny rynek. Oczywiście kradziono też radia samochodowe, ale to była już osobna forma kradzieży, bo często kradzież radia samochodowego nie wiązała się z kradzieżą samego auta, bo polegało to na tym, że wybijałeś szybę, wyciągałeś to całe radio, najczęściej z tymi kablami, a potem taka elektronika szła najczęściej na sprzedaż na bazarze Volumen, gdzie takimi oto ekskluzywnymi produktami handlowano na potęgę i nawet można by powiedzieć, że pewnie ktoś z waszych rodziców, jak chciał kupić po taniości radio, to pewnie na jakiejś tam giełdzie kupił, które było kradzione.
Była też metoda taka, która nie wymagała inwazyjnego przejęcia samochodu, ponieważ bywało też tak, że Niemcy, wiedząc, jak Polakom udaje się rozbrajać ich samochody, że przychodzili do polskich złodziei i mówili: panie, potrzebuję kasy. Weź pan ukradnij mi samochód. Tak mówię już prześmiewczo. Ale faktycznie dochodziło do takich sytuacji, że niemieccy turyści prosili polskich złodziei, aby ukradli ich samochód. Z prostego powodu. Firmy ubezpieczeniowe miały zapis właśnie o wypłacaniu pieniędzy w ramach tego, jakby skradziono właścicielowi pojazd. I Niemcy, korzystając z tego, że wypłacali naprawdę horrendalne sumy, nawet przewyższające kwotę skradzionego samochodu, że prosili się Polaków, aby te samochody po prostu im kraść, a Niemcy dostawali zwrot z ubezpieczenia za poniesioną szkodę, jaką była kradzież samochodów. Więc jak widzicie, nie tylko było trzeba gdzieś tam po chamsku ten samochód kraść, a można było przeprowadzić to za porozumieniem stron. A propos tego miejsca właśnie, jak jesteśmy tutaj przy hotelu Victoria, nawet jak teraz sobie tutaj patrzę na ten parking, większość osób, które tutaj stoją, to samochody na blachach austriackich, niemieckich, ukraińskich, jest też dużo Polaków, ale pomyślcie w tamtych latach, jak tutaj wśród tej szarzyzny, która nas otaczała, jaką były przejeżdżające Fiaty 125P czy Polonezy, a tutaj stała nowiutka BMW albo Mercedesik z fajnym wyposażeniem i jeszcze z jakimiś fantami w środku, no to można by rzec, że złodzieje mieli w oczach diamenty, widząc takie oto pojazdy. Dzisiejsze metody kradzieży, jak wspominałem, są już zdecydowanie trudniejsze, tak jak na przykład metoda na walizkę, wyłapywanie sygnału z kluczyka, to już jest taka wyższa szkoła jazdy, stąd pewnie też te statystyki są niższe. Dodatkowo z niedawną aferą, która pojawiła się w internecie, słyszeliście o tym, że ktoś posiadał na przykład myjnię samochodową, upatrzyli sobie na myjni dany samochód, a potem montowali w nim nadajnik GPS, aby w następstwie ten samochód skraść. I tak też się w dzisiejszych czasach robi, jednak jest to zaledwie promil tego, co było wtedy. Wtedy nawet kradziono radiowozy, wtedy kradziono nawet dla samej zawartości choćby karetki, ponieważ sam samochód kosztował mało, ale właśnie tutaj mowa o fantach, bo to, co znajdowało się w środku karetki, przewyższało nawet pięciokrotnie to, ile warty był samochód, bo sprzęt medyczny jest jednym z najdroższych sprzętów, które na czarnym rynku również można było z sukcesem upłynnić. Dodatkowo też powiem wam o tym, co było, jak ktoś chciał samochód na przykład mieć w jednym kawałku. Dochodziło do tego, że taki samochód było trzeba jakoś pozbawić go znaków szczególnych. Koloru, jakichś odrapań, jakiś nalepek. To taki samochód trafiał do dziupli i był na przykład przemalowywany i nawet zmieniano na podrobioną tabliczkę znamionową, która znajduje się na przodzie silnika pojazdu. Warto powiedzieć, że osobą, która tak zasłynęła w ogóle z odnajdywania samochodów skradzionych, nie była policja, a rozsławił się słynny detektyw Krzysztof Rutkowski. Tak jak mówię, wtedy to był łatwy pieniądz, samochód można było ukraść bardzo łatwo. Nawet zabezpieczenia BMW, gdzie tam wprowadzono jakieś pierwsze alarmy, to i tak złodzieje samochodowi sobie z tym łatwo poradzili, ponieważ można było drogą kupna na czarnym rynku, z tego co ja pamiętam z opowieści, było takie urządzenie w kształcie mniej więcej Walkmana zalane żywicą, które ten sygnał jakoś wyłączało w środku, a polskich samochodów nie kradli, bo były tak mało warte, że nawet uwierzcie, ja ze swoich wspomnień, jak mi opowiadali, nie wiem, rodzice czy rodzina, że Polacy to zostawiali nawet samochód otwarty, bo był mało co wart. Zresztą propos jeszcze kluczyków samochodowych, to muszę też opowiedzieć wam taką historię z gdzieś tam mojego życia. Mianowicie, nie wiem, czy to chodziło o produkcję zamków, że były w jakichś takich ilościach takie bliźniacze produkowane, ale na przykład pamiętam taką sytuację, jak miałem około 8 lat
I moja rodzina posiadała wtedy nowiutkiego Fiata Uno Fire. I jak pewnie większość z Was pamięta, czym było chodzenie do hipermarketów, no to to była celebracja weekendu, spędzało się tam pół dnia na zakup jakichś fajnych produktów, zabawek i tak dalej. I właśnie te parkingi były wypełnione samochodami, że pół miasta się tam zwoziło. Ja miałem, jak mówię, wtedy z 8 lat, dano mi kluczyki do tego pojazdu i szukałem właśnie, aby zanieść te zakupy do samochodu. Patrzę, pomyliłem sobie alejki i stał dosłownie taki sam samochód, jaki należał do mojej babci, czyli Fiat Uno Fire koloru bordowego metalik, pamiętam do dzisiaj. I ja, wchodząc do tego samochodu, aby zanieść tam zakupy, otwieram bagażnik normalnie z kluczyka, będąc nic nieświadomym dzieckiem. I patrzę, cholera, zagłówki mi się nie zgadzają. I okazało się, że normalnym kluczykiem do samochodu, który wręczyła mi babcia, otworzyłem cudzy samochód. Oczywiście samochód zaraz zamknąłem, wielce przestraszony, pobiegłem i powiedziałem, babciu, samochód czyjś otworzyłem przez przypadek. I właśnie tak kiedyś też pytałem o to właśnie, że jakim cudem ja cudzym kluczykiem, bez żadnych metod kradzieży, komuś samochód po prostu nieświadomie otworzyłem. No to było właśnie to, że po prostu pewne serie zamków się właśnie zgadzały i że prawdopodobnie tak jak z metodą na wlewak, tyle samo zapadek posiadał zamek również w bagażniku, ponieważ przypomnę, to nie były jeszcze czasy zamków centralnych, tylko wszystko otwierało się ręcznie, bagażnik, drzwi, wlew paliwa, no i prawdopodobnie w ten sposób właśnie natknąłem się na taki pojazd, że po prostu kluczyk pasował do owego samochodu. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za obecność. Standardowo dziękuję mojej ekipie, czyli Julii i Rafałowi, za pomoc w realizacji odcinka. Są oni już, można powiedzieć, stałymi członkami ekipy. Pamiętajcie o subskrypcji i możliwości wspierania, bo widzę, że już paru z Was zaczęło wspierać kanał, co niesamowicie nas cieszy, bo możemy dzięki temu się rozwijać czy jeździć właśnie w takie miejsca jak to, aby opowiadać Wam wprost z tych miejscówek w stolicy te wszystkie opowieści. Ja również staram się być coraz lepszy. Więc jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, jak mówię o subku, łapce w górę, o wspieraniu, o śledzeniu grupy Miejsce Zbrodni, czyli True Crime po polsku, oraz abyście w komentarzach podawali propozycje na następne odcinki. Chętnie wysłucham jakichś Waszych historii o kradzieży samochodów, bo wiem, że temat jest niewyczerpany, też dziś może trochę pobieżnie opowiedziany, ale starałem się to robić jak najlepiej potrafię. Zatem widzimy się w kolejnym odcinku i do następnego. Trzymajcie się. Hej!